Witam, z tej strony poznański kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie taką oto przesyłeczkę ze Stanów Zjednoczonych, która dzisiaj u mnie się pojawiła. Niestety pogoda w Poznaniu nie rozpieszcza i jest deszczowo, pochmurnie. Jednak myślę, że zawartość tej przesyłki bardzo wynagrodzi. Tą brzydką pogodę, jaką dzisiaj mamy. Tutaj masa chrupek. Bardzo dobrze zapakowane to wszystko jest. Pudełko BCW na 300 kart. W tym kartoniku, jak możecie zauważyć, są bazówki z Prisma Euro 2016. Ich jednak na razie nie będę pokazywał, bo liczę, że zbiorę niedługo komplet i osobna prezentacja będzie na kanale. Zacznę od kart innych. Udało się zdobyć kartę Paco Alcacer. Jest to karta limitowana do 249. Jej numer to 99. Mam również kilka kart Silver Prism z Euro 2016 z Polakami. Tutaj jest Łukasz Fabiański, Kamil Grosicki, Maciej Rybus, Arkadiusz Milik oraz podwójny Kuba Błaszczykowski. Jakby ktoś miał inne jakieś karty z Polakami w wersji tej Silver Prism, będę zainteresowany wymianą na brakujące karty. Tu mamy Red Blue Prism, Arkadiusz Milik. Nie jest to karta numerowana, lecz jest to insercik taki. W takiej samej wersji jest Grzegorz Krychowiak, w dwóch kopiach Wojciech Szczęsny. Jeden będzie na wymianę za podobną kartę. Oraz również dwa razy obrońca reprezentacji Polski, a już także Monako Kamil Glik. Ciekawą kartą ze Stanów jest również Jeff Larentowicz, Amerykanin polskiego pochodzenia, tutaj w barwach Los Angeles Galaxy. Jest to karta numerowana do 350, mój numer to 83. Jest to pomocnik obrońca. W przeszłości grywał w Chicago Fire, Colorado Rapids oraz New England Revolution. Bardzo fajna sprawa, ten autografik. Tu mam jeszcze jedną przesyłeczkę. A raczej najważniejszą zawartość tej paczki. Podzielę to na dwa filmiki. Nie chciałbym wszystkiego od razu pokazywać. Jak widzicie, karty są bardzo dobrze zabezpieczone. Zobaczcie, że otwieram to poza kadrem, ale nie chcę, żebyście na razie zobaczyli całości.
Piękną kartą, którą udało się zdobyć, jest to karta Tools of the Trade bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Jest to karta z kolekcji Flawless Soccer. Kolekcja jest bardzo droga, więc na pewno jej nie będę kupował. Jedna walizka kosztuje gdzieś około 4000 dolarów i w niej można trafić 10 różnych kart, więc trochę to kosztuje. Ja szukam kart z Filipem Lamem z tej edycji i udało się kupić Wojciecha Szczęsnego, z którego jestem zadowolony. Karta, jak możecie zauważyć, ma numer 2, limitowana jest do 20 i zawiera kawałek koszulki oraz kawałek rękawicy Wojtka Szczęsnego. Z tyłu jest taki opisik krótki o Wojtku. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo tak jak mówię, pogoda w Poznaniu dzisiaj jest nie za ciekawa. Dokładniejsze, wyraźniejsze zdjęcie będzie na fanpage'u na Facebooku, na który zapraszam. Jeśli filmik się podobał z przesyłeczką, proszę o zostawienie lajka, subskrypcji oraz napisanie komentarza. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny filmik, w którym przewiduję również jakąś większą bombę, której jeszcze nikt na YouTubie, przynajmniej w Polsce, nie pokazywał. Dziękuję za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia.